Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku. Dzisiaj tematem tego filmiku jest śmieciowe jedzenie. Kochani, często bywa tak, że kiedy w tym pośpiechu do pracy, na zakupy i tak dalej, nie mamy czasu gotować sobie. Nie mamy czasu zjeść czegoś pożywnego, czegoś naturalnego. Dlatego co robimy? Często zatrzymujemy się w McDonaldzie, w KFC, nie zdając sobie sprawy, że to, co jemy, co wynika z naszego braku czasu lub lenistwa też, powoduje, że jesteśmy chorzy. Nasze ciało choruje, wątroba, żołądek i tak dalej, i tak dalej. Często nie zdajemy sobie sprawy również z tego, że to, co wkładamy do ust, jest kilkakrotnie odgrzewane. Bo nie zeszło. Nie było kupione w poprzednim dniu. A na drugi dzień jest to odgrzewane, wznawiane i ponownie sprzedawane. Często sobie z tego nie zdajemy sprawy. Jest wiele takich filmów dokumentalnych, które pokazują to, jak to jest zrobione. Jak to jest przyprawiane do smaku, żeby nam się chciało wracać po więcej. A zdrowie? Zdrowia nie odzyskasz. Ja tu nie neguję jednorazowo co jakiś czas wstępowaniem do McDonald'u. Bo wszystkiego trzeba gdzieś tam doświadczyć. Ale chodzi mi o notoryczne gdzieś tam korzystanie z tego rodzaju posiłków. Dzisiaj w tym filmiku chcę Was zachęcić do tego, do tej refleksji nad tym tematem. Abyśmy się zastanowili, czy nie warto poświęcić czasu, żeby sobie coś ugotować. Zwłaszcza, że tak naprawdę gotowanie, spędzanie czasu w kuchni
To jest przygoda. To tyle w tym filmiku. Do zobaczenia w następnym filmiku. Trzymajcie się ciepło. Pa!